witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest dzień Wigilii. Chciałbym Wam z tej okazji życzyć wesołych świąt, dużo radości, dostatku, przede wszystkim spokoju w sercu. Myślę, że wszystko można mieć, ale jeżeli spokoju w sercu nie ma, to nic tego nie zrekompensuje, nie zrównoważy. Także życzę Wam tego z całego serca. Życzę Wam oczywiście dużo decybeli, dużo kasiory na sprzęt, żebyście mogli rozwijać swoją pasję. Bądźcie ze mną, ci, którzy ze mną są, myślę, że będą dalej, a ja zapraszam też nowych, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zapraszam Cię serdecznie do oglądania mojego kanału. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Ten rok był bardzo ciężki dla mnie. Myślę, że ci, którzy śledzą kanał, widzą to, co się dzieje, to, co się działo w zeszłym roku, to, co się dzieje w tym roku. W tym roku wiele rzeczy było przystępowanych różnymi wydarzeniami w moim życiu i myślę, że takie sytuacje każdy z Was ma i sami wiecie, jak nieraz jest ciężko pogodzić wiele aspektów w życiu. Mówię tutaj o pracy, o życiu osobistym, też tym uczuciowym, które ma bezpośredni, bardzo silny wpływ na to, co robimy i zmiany w życiu, na zmiany w życiu. Pewne takie lawiracje w życiu potrafią wiele namieszać, także ten rok był bardzo bogaty w takie różne rzeczy właśnie i mam nadzieję, że to się w tym momencie ustabilizuje. Pewne rzeczy odcinam, pewne rzeczy gdzieś tam widzę w przyszłej jakiejś tam perspektywie. Więc mam nadzieję, że przy najbliższych dniach, miesiącach poukłada się wszystko według nowych wizji. Nie mówię to tylko o sklepie, wiecie, ogólnie o wszystkim, jeżeli chodzi o to, co wpływa na wytwórnię basu jakby w moim życiu osobistym. Można by tutaj dużo gadać. Wiele osób do mnie pisze, składacie mi dobre życzenia, dobre słowa rzucacie w moją stronę, ale wielu też jest takich, którzy nie są zbytnio mi przychylni, ale pamiętacie, że pomimo wszystko ja jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem i jestem w stanie nawet wybaczyć wiele różnych dziwnych, muszę trochę ustąpić miejsca tutaj, bo ludzie mogą jeździć. Przepraszam. Także jestem w stanie wybaczyć wiele dziwnych sytuacji ze stron różnych osób, czego nie wiem, czy się po nich można spodziewać. Natomiast pamiętacie, że właśnie o to chodzi, żeby sobie wybaczać, bo kłócić się o takie pierdoły jakieś tam, wiecie, o jakiś głośnik czy o ilość decybeli i robić z kogoś sobie wroga, no to trzeba mieć nierówno pod deklem chyba, żeby po prostu jakby tworzyć bariery, czy kategoryzować się, czy obrażać się na siebie. Nie róbcie tego. Naprawdę macie jedną tą samą pasję i pamiętajcie, żeby to wszystko właśnie było, miało taki wspólny mianownik i powinniśmy się tym cieszyć, a nie powinniśmy się tym dzielić. Ja rozumiem, że jest też kategoria ludzi typu sportowcy, którzy gdzieś tam jakieś osiągi mają i mają też to zrealizowane na jakimś sprzęcie określonej marki i te marki między sobą się, te drużyny między sobą się po prostu gdzieś tam kłócą, gryzą. Róbcie to, ale na zdrowym poziomie, nie róbcie z siebie, kurczę, wrogów typu, że się, kurczę, zagryziecie, czy jakoś tam, no nie wiem, obserwuję pewne rzeczy i nie do końca jest to, mi się wydaje, zdrowe. No, ja jestem wielce daleki od takich rzeczy, od kategoryzowania. Ktoś się kiedyś mnie podpytywał, co bym proponował osobiście, ale co ja bym proponował? No ja nigdy nie zaproponuję niczego, jeżeli chodzi o wybór sprzętu, bynajmniej jeżeli mówimy w kategorii tutaj sklepu wytwórni basu. To jest klienta subiektywna sprawa, co on wybierze i to ty musisz wiedzieć, co chcesz wybrać, przychodząc do sklepu. No nikt ci nie wciśnie bułki tej, bo ta ci lepiej będzie smakowała. No skąd możesz, chłopie, wiedzieć, skoro jeszcze jej nie jadłeś, nie? Wesołych świąt Wam życzę. Jak najmniej takich spin. Im mniej spin, tym bardziej przyjazna i zdrowa atmosfera. A właśnie jeżeli chodzi o takie zloty, to fajnie się w takiej atmosferze spotykać, a nie jeden na drugiego patrzeć, kto kim jest i jaki on tam sprzęt wozi, nie? Wesołych świąt, zdrowych, pogodnych dni, dużo serdeczności ze strony bliskich osób i pamiętajcie, bądźcie głośni. Thank you.